Dzień dobry Państwu. Widzę, że jest wiele osób młodych i to bardzo dobrze, którzy zainteresowali się zorganizowaną przez pana mecenasa konferencją. Proszę Państwa, jest to konferencja, w której będziemy chcieli częściowo, wstępnie niejako podsumować projekt budowania świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej w naszej uczelni, ale myślę, że to jest tylko pokazanie, jak my to mamy zamiar, czy jak zaczęliśmy to robić. Natomiast wartość tej konferencji będzie potem miała znaczenie również dla innych instytucji. Tak jak wiemy, uczelnia ma kilka zadań. To podstawowe niewątpliwie łączy się z faktem, że mamy nauczać studentów, uczymy ich medycyny w różnych dziedzinach i dyscyplinach, ale drugim ważnym elementem działalności już teraz każdej uczelni, a szczególnie uczelni, która ma pewne ambicje, ale i obowiązki, to jest rozwijanie nauki. I z tego powodu my tutaj w tej naszej uczelni, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, stawiamy sobie za cel stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania własnością intelektualną. Do tego celu niezbędnym jest zbudowanie świadomości, czym jest własność intelektualna, jak ją powinno się chronić, jak się ją chroni aktualnie, jak się ją powinno chronić. Można to wspólnym takim mianownikiem zawrzeć, określić kultury postępowania z wiedzą. Początek naszej działalności w tym zakresie to jest kwiecień roku 2012, kiedy to w ramach konkursu Kreator Innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało naszej uczelni znaczną sumę, bo wynosi ona 1 700 000 zł, na zbudowanie takiego modelu postępowania z wiedzą. Dzisiejsza konferencja jest pierwszym jak gdyby podsumowaniem, co zrobiliśmy, mając do dyspozycji i tą sumę, i nasze przygotowanie merytoryczne, więc będzie to tak naprawdę pierwsze pokazanie efektów tej inicjatywy, z którą wyszliśmy, a która została przyjęta przez NCBR. W ramach tego przedsięwzięcia powstał zespół, któremu nadaliśmy roboczą nazwę, którą Państwo tutaj macie wymienioną, Akademickie Centrum Innowacji, a głównym zadaniem tegoże centrum jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących własności intelektualnej, znaczenia jej ochrony w transferze do gospodarki i następnie w komercjalizacji. To jest jedno jak gdyby z takich kluczowych przemyśleń przekazywanych przez Ministerstwo Nauki. Pani minister Kudrycka wielokrotnie wspominała o tym, że tak widzi rolę nauki we współczesnym świecie naukowo-komercyjnym. Natomiast rolą tego centrum, które myśmy zorganizowali, jest także pokazanie, jak duże znaczenie ma inicjowanie i kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, takiej społeczności, którą my reprezentujemy. Podobnie jak chcemy pokazać, jak dużą rolę odgrywa posiadanie wiedzy o wynikach badań, to jest jedna strona, a jednocześnie jak w ten sposób promować najlepszych twórców, najlepszych badaczy. No i kolejny już etap to jest poprzez promowanie tych badaczy, pokazywanie ich możliwości naukowych, pozyskiwanie inwestorów. Przez okres trwania projektu, a więc od czerwca 2012 roku, bo w kwietniu był ogłoszony konkurs w tym roku 2012, centrum podjęło działania w zakresie dóbr intelektualnych i przeprowadziło ich ocenę
pod kątem zdolności do przyznania ochrony prawno-patentowej oraz możliwości komercjalizacji. 5 z 9 wykonanych analiz zdolności patentowej zakończyło się złożeniem wniosków o przyznanie ochrony prawno-patentowej, w tym 3 w procedurze międzynarodowej. Kolejne 3 wnioski są przygotowywane, żeby pójść tą samą drogą. Centrum w czasie tego okresu swojej pracy wykonało 12 analiz zdolności do komercjalizacji wyników badań, a 4 kolejne są w trakcie opracowania, w trakcie wykonywania. Trwa również wycena wartości rynkowej znaków towarowych, a więc to jest kolejny element działania tego naszego centrum. Centrum w okresie swojej pracy zdiagnozowało również stopień przedsiębiorczości akademickiej oraz świadomości własności intelektualnej wśród studentów i doktorantów. I dlatego cieszę się, że tyle młodych osób jest na sali. To badanie spotkało się naprawdę bardzo pozytywnym odzewem i w tej grupie studenckiej, i w grupie już tej wyższej, tych, którzy przygotowują prace doktorskie. Myślę nawet, że mieliśmy pozytywne odczucie, że ten odzew przeszedł nawet oczekiwania, do których się przymierzaliśmy. Wyniki ankiety zostały opracowane w formie książki Przedsiębiorczość akademicka, realia i perspektywy, a kolejne 2 pozycje, także książkowe, w formie takich poradników poświęconych prawu autorskiemu i wynalazkom w twórczości i pracy studentów, doktorantów, jak również wszystkich pracowników naukowych naszej uczelni są w trakcie przygotowania. W ramach także realizacji tego projektu powstała aplikacja Portal, która ma służyć budowaniu przedsiębiorczej postawy wśród wszystkich członków naszej społeczności akademickiej. Zawiera ona kreator biznesplanów, bazę wiedzy o wynikach badań i prac prowadzonych na uczelni, a także umożliwia komunikację i daje możliwość pracy grupowej nad projektami. Ale możemy również powiedzieć, że centrum już nie tylko ma osiągnięcia w naszej uczelni, w Warszawie, w Polsce, ale również ma pierwsze, choć są to początkowe, ale warto o nich też wspomnieć, sukcesy międzynarodowe. Mianowicie podczas Międzynarodowej Wystawy Innowacji TEKS 2013, która była w Malezji, miejscowe Stowarzyszenie Wynalazczości przyznało naszym pracownikom medale srebrne i brązowe oraz nagrody specjalne za wynalazki. Otrzymali je nasi pracownicy. Był dziekan Wydziału Farmaceutycznego, pan profesor Marek Naruszewicz i pani docent Magdalena Bujalska-Zadrożny z Zakładu Farmakodynamiki, jak również wieloletni pracownik pierwszego wydziału, pan profesor Jerzy Kosakowski, we współpracy z panią doktor Mariolą Krawiecką i z panią doktor Bożeną Kuran. Z kolei pani docent Aniela Brodzikowska z Zakładu Stomatologii Zachowawczej i magister farmacji pan Piotr Marks z Zakładu Farmacji Klinicznej Opieki Farmaceutycznej otrzymali nagrody specjalne na innej międzynarodowej konferencji. To była międzynarodowa wystawa wynalazków, która w tym roku, w roku 2013, odbywała się w Tajwanie. Łącznie w ramach projektu nasi naukowcy uczestniczyli w 3 międzynarodowych i 3 krajowych wydarzeniach targowych i konferencyjnych poświęconych innowacjom. W ostatnim czasie centrum rozpoczęło również przygotowania do wprowadzenia zajęć fakultatywnych z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości na wszystkich 5 wydziałach naszej uczelni. Pozytywne
pozytywne odpowiedzi na tę propozycję zostały przedstawione przez prorektora, profesora Marka Kulusa. I pierwszy, drugi Wydział Lekarski oraz Wydział Lekarsko-Dentystyczny mają już tutaj swój wkład. I dla pierwszego wydziału powstał nawet projekt sylabusa z takim fakultetem. A więc możemy powiedzieć jedno, że ten projekt jest bardzo udanym projektem, że rzeczywiście wyszliśmy z dobrą inicjatywą, która została przyjęta przez NCBR i że już teraz możemy powiedzieć, że są efekty tego, jak Państwu tu przytoczyłem, te osiągnięcia, które udało się w ciągu krótkiego czasu zanotować. To jest dobry kierunek i ja się bardzo cieszę, że takie działania zostały podjęte, że możemy mówić o pewnych osiągnięciach, które są początkiem w realizacji tego projektu, a ta konferencja jako podsumowanie pewnego etapu działań pokaże jeszcze większą wartość, z której wynika realizacja tego projektu. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Możemy uznać, że konferencja się rozpoczęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Bardzo państwu dziękuję. Chciałbym, żeby uzupełnieniem tych słów, o których powiedział pan rektor, była w tej chwili premiera filmu, który przygotowaliśmy ponad rok temu. Ten film pokazuje w bardzo krótki, przystępny sposób, czym jest ta inicjatywa i dlaczego w naszej ocenie warto o niej powiedzieć właśnie to, co wyraziliśmy tym zapisem filmowym. Zapraszam. ACI, Akademickie Centrum Innowacji. Jesteś studentem. Jesteś naukowcem. Jesteś inwestorem. Realizujesz projekty badawcze. Masz ciekawe pomysły. Myślisz o własnym biznesie. Chcesz skomercjalizować wyniki swoich badań. Szukasz możliwości zainwestowania w projekt naukowo-badawczy. Łączymy naukę i biznes. Akademickie Centrum Innowacji. Forum dla kreatywnych naukowców. Akademickie Centrum Innowacji to nowatorska platforma służąca budowaniu świadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych, adresowana do pracowników naukowych, młodych naukowców i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz całego środowiska naukowego. Działalność Akademickiego Centrum Innowacji pozwoli na identyfikację innowacyjnych przedsięwzięć o potencjale biznesowym, zapewnienie prawnej ochrony w procesie wykorzystania biznesowego projektów naukowo-badawczych, skuteczny transfer technologii do sfery gospodarki i biznesu. Nauka dla biznesu, biznes dla nauki. Działalność ACI ma na celu podniesienie jakości współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem. Przy odpowiednim zapleczu intelektualnym, prawnym, patentowym i informatycznym współpraca biznesu z nauką może przynieść duże korzyści obu stronom. Dzięki wdrażaniu najnowszych patentów inwestorzy mogą zwiększać swoje zyski, a placówki badawcze otrzymywać środki finansowe na rozwój kolejnych projektów badawczych. Zadaniem ACI jest podkreślenie znaczenia ochrony własności intelektualnej twórców poprzez czerpanie przez nich korzyści z zastosowania w nauce i przemyśle wyników działalności naukowo-badawczej. Będzie to sprzyjać budowaniu kultury postępowania z wiedzą. Centrum ma inicjować i propagować wśród społeczności akademickiej przedsięwzięcia ułatwiające praktyczne wykorzystanie wiedzy akademickiej w biznesie i projekty o charakterze społecznym, a także zachęcać studentów, doktorantów i pracowników naukowych do badań czy prac projektowych ukierunkowanych na realne potrzeby gospodarki i społeczeństwa. WUM w czołówce ośrodków naukowych. Warszawski Uniwersytet Medyczny to szczególnie ważny i atrakcyjny partner do współpracy. Jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce. Bazę dydaktyczną Uniwersytetu tworzy 15 placówek leczniczych, w tym 5 szpitali klinicznych.
kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1500 pracowników. To czołówka polskich naukowców, wybitnych specjalistów nauk medycznych. Rokrocznie uczelnia realizuje kilkaset przedsięwzięć badawczych. Uniwersytet od wielu lat współpracuje z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata, prowadzi wymianę specjalistów, realizuje wspólne projekty naukowo-badawcze, a także wydaje liczne publikacje naukowe. Akademickie Centrum Naukowe – zakres działania. Akademickie Centrum Innowacji to propozycja dla środowiska naukowego i partnerów biznesowych. Oferujemy bazę danych o wynikach badań naukowych prowadzonych na WUM, doradztwo w zakresie zasad zarządzania własnością intelektualną i ochrony prawnej dóbr intelektualnych, doradztwo w zakresie finansowania inwestycji i aplikowania o dotacje, oprogramowanie do budowy i systematyzacji biznesplanów służące realizacji przedsiębiorczości akademickiej wraz z bazą wiedzy o programach pomocowych ze środków Unii Europejskiej. Informacje na temat praw i obowiązków uczelni, pracowników, studentów oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich oraz praw własności gospodarczej. Wsparcie w nawiązaniu współpracy naukowej ze sferą biznesu w kraju i na świecie. Odwiedź stronę projektu ACI www.kreator.wum.edu.pl. Bardzo dziękuję. Jak powiedziałem, ten film powstawał rok temu i dzisiaj, gdybyśmy się przymierzali do jego produkcji, pewnie wyglądałby troszkę inaczej. No niemniej jednak główne przesłanie z niego, które płynie, no to takie, by w związku z tym, że każdego dnia spotykamy się z wytworem dóbr intelektualnych, robić wszystko świadomość, jak z tego korzystać. W związku z tym, że nasza konferencja jest objęta honorowym patronatem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, chciałbym poprosić pana zastępcę prezesa Urzędu Patentowego, Andrzeja Pyrżę, o to, by powiedział nam, czy to, co robimy i czy ta inicjatywa zasługuje na taką uwagę, jaką jej sami osobiście poświęcamy. Zapraszam pana. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością przyjęliśmy patronat nad tak ważną konferencją, gdzie będą prowadzone ciekawe dyskusje, prezentacje. Z przyjemnością wysłuchałem informacje pana rektora Marka Krawczyka o dokonaniach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o powstaniu Centrum Innowacji. Jest to bardzo ważny krok w rozwoju innowacyjności. Rząd przykłada wielkie znaczenie do rozwoju innowacyjności gospodarki. Mamy tu wiele do zrobienia. No niestety nie jesteśmy w czołówce państw Unii Europejskiej. Jest wiele do zrobienia, jest wiele problemów. Są próby poprawienia sytuacji. Przeznaczane są wielkie środki na poprawienie innowacyjności. Częściowo są to eksperymenty. Jak z eksperymentami bywa, nie zawsze te środki są należycie wykorzystywane. Stąd inicjatywa może, szczególnie jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, o zwrócenie uwagi na poprawienie zainteresowania naukowców, środowiska, również pracowników naukowo-badawczych, dydaktycznych, rozwojem innowacyjności, kreowaniem nowych rozwiązań, na które można by uzyskiwać prawa wyłączne. Tytuł konferencji jest intrygujący: patentować czy publikować. Można się zastanawiać, czy to aby na pewno jest pewna sprzeczność, bo może jeżeli się patentuje, to też się publikuje, a może nie zawsze trzeba publikować. Na pewno jest to ważne zadanie i ważne pytanie dla każdego wynalazcy, każdego twórcy innowacyjności, dlatego że nie zawsze, nie chodzi tu oczywiście o zastrzeżenie tajemnic państwowych, ale zabezpieczenie interesów gospodarczych przedsiębiorców. No akurat Akademia Medyczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny jest specyficznym przedsiębiorcą, ale generalnie mówimy o przedsiębiorcach, bo to oni wdrażają myśl techniczną, to oni są tymi innowatorami, to oni
tutaj tworzą tą wartość dodaną, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę. Z tym nie jest za dobrze, jest szczególna, trudna sytuacja. Mamy ponad 1 200 000 mikroprzedsiębiorców. Te przedsiębiorcy nie mają zbyt wielkich możliwości technicznych, żeby wdrażać rozwiązania nowe, nie mają możliwości ekonomicznych. W związku z tym na pewno szeroko rozumiana innowacyjność i kierowanie funduszy unijnych na dosyć prozaiczne cele na pewno wzmacnia tych przedsiębiorców. No niemniej generalnym zadaniem jest kreowanie nowych rozwiązań, na które można uzyskiwać prawa łączne, które mają przymiot nowości w skali światowej, które są tą lokomotywą poprawiającą technologię, poprawiającą innowacyjność gospodarki. Czym jest w ogóle własność intelektualna? Jak wygląda jej ochrona w Polsce? Bo to jest podstawowe pytanie. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły definicji, ale na pewno chodzi tutaj o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, ale też chodzi na pewno o zwalczanie nieuczciwej konkurencji i na pewno chodzi o to, co szczególnie interesuje Urząd Patentowy. Ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych. To jest ten typowy przedmiot działania każdego urzędu patentowego na świecie i tu są kreowane prawa wyłączne. Dylemat, czy patentować, czy publikować. Na pewno każdy twórca chciałby się pochwalić swoimi osiągnięciami. Trzeba się zastanowić nad tym, czym tak naprawdę jest to osiągnięcie. Czy jest to odkrycie naukowe, czy też jest to konkretne rozwiązanie techniczne, czy to jest to po prostu utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jest to być może książka, być może jest to obraz, być może jest to również wzór przemysłowy. Może być to też oprogramowanie, software. I tutaj jest duże zadanie właśnie dla tego typu centrów, jakie są powołane, dla specjalistów zatrudnionych w tych centrach, żeby przede wszystkim wzmocnić, wspomagać twórców wiedzą o już istniejących rozwiązaniach, o stanie techniki, tak żeby nie wyważać przysłowiowych otwartych drzwi. Niestety taką mamy rzeczywistość, że w Urzędzie Polskim na około 50% wynalazków odmawiamy udzielenia patentu. To nie są rozwiązania nowe, okazuje się. Bardzo poważni przedsiębiorcy zgłaszają rozwiązania, które są ogólnie znane na świecie. Wcześniej były już publikowane, wcześniej były wdrażane, wcześniej wytwory według tych wynalazków były w obrocie. W związku z tym trzeba tutaj, szkoda nawet środków wysiłku, trzeba zatrudniać fachowców, żeby chociażby tą wiedzą o istniejącym stanie techniki. A nie dość nad tym, trzeba korzystać z istniejących baz informatycznych, trzeba sięgać do literatury patentowej. Często oczywiście wynalazcy nie są w stanie, nie mają tyle czasu, żeby poświęcać się na doszukiwanie się tej czystości patentowej, stąd bardzo wskazane jest właśnie wspomaganie tutaj się specjalistami w tej dziedzinie, chociażby informacji patentowej. Jak chroni się to rozwiązanie i czy warto chronić? No jest to dylemat znany od dawna. Pytanie, jak chronić? Przede wszystkim, czy zgłaszać? Skrót patentować jest tylko skrótem, bo dla jasności pojęcie patentu jest to, patent jest formą ochrony, jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazki. Natomiast są udzielane również prawa ochronne i prawa z rejestracji. Można też chronić coś, objąć tajemnicą gospodarczą. Mówimy wtedy o know-how. Jeżeli mówimy o komercjalizacji, możemy sami wdrażać, ale też możemy próbować udzielać licencji. Jeżeli nie mamy sami możliwości technicznych, jeżeli jest to rozwiązanie dobre, przynoszące zamierzone rezultaty, można się zastanowić nad obrotem licencyjnym i z tego czerpać korzyści. Jak wygląda ochrona własności intelektualnej w Polsce? Wydawałoby się, że odpowiedź może być prosta. W sytuacji, kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej,
wszelkie standardy Unii Europejskiej musiały być tu spełnione. Standardy, jeżeli chodzi o prawo. Natomiast to wcale nie oznacza, że w całej Europie jest identyczny system prawny, że te systemy się nie różnią. Stąd wielka rola tutaj jest dla prawa unijnego. Powstają rozporządzenia unijne, dyrektywy, które są wytyczną dla państw członkowskich, by w prawie pewne rozwiązania były rozwiązaniami wspólnymi, typowymi, tak żeby ten przedsiębiorca nie był zaskakiwany na terytorium państw członkowskich. Jedna ważna informacja, że prawa własności przemysłowej mają, te udzielone prawa wyłącznej masy mają zasięg terytorialny. Stąd jeżeli państwo, są różne ścieżki uzyskiwania ochrony. Jeżeli występują państwo w trybie krajowym, do polskiego, do Urzędu Patentowego, uzyskają państwo, ten wynalazca, twórca innowacji, uzyskuje prawo wyłączne, które skutkuje na terytorium państwa polskiego. Jeżeli wystąpi do agendy unijnej, jaką jest OCHIM w Alicante, która rejestruje wspólnotowe znaki towarowe i wzory, to prawo rozciąga się automatycznie na terytorium całej Unii Europejskiej. Jeżeli będzie korzystał ktoś z systemu międzynarodowego, będzie dokonywał zgłoszeń za pośrednictwem Krajowego Urzędu Wynalazku, znaku towarowego, wzoru przez Biuro Międzynarodowe w Genewie, wtedy jest to kwestia, można powiedzieć skrótowo, uzyskania ochrony niemal na całym świecie. Jeżeli ktoś skorzysta z Traktatu o Współpracy Patentowej, PCT i dokona zgłoszenia również przez Biuro Międzynarodowe Wynalazku, również wtedy jest kwestia uzyskania patentu w większości państw na świecie. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać patent europejski na wynalazek, właściwym tutaj instytucją jest Europejski Urząd Patentowy. Ta ochrona jest do czasu, gdy nie wejdzie w życie umowa międzynarodowa o jednolitym patencie. Ochrona jest patentem na wynalazek, na który został udzielony patent europejski. Zależna jest od walidacji tego patentu europejskiego udzielanego w Monachium w poszczególnych państwach członkowskich tej organizacji. Organizacja jest większa, szersza niż sama Unia Europejska. W skład tej organizacji chociażby wchodzi i Szwajcaria, i Turcja, w związku Norwegia. Prawie 40 państw. W związku z tym, dokonując wyboru w ogóle, podejmując decyzję o ochronie jakiegoś rozwiązania, przykładowo wynalazku, trzeba również się zastanowić nad tym, gdzie będziemy chronili, jaki jest przedmiot w ogóle wynalazku, czy sensowna jest ochrona poza granicami kraju, czy tylko w Polsce. Często rozwiązania, na przykład dotyczące technologii przetwarzania odpadów produkcyjnych, można się zastanawiać, że tego typu odpady na przykład powstają tylko i wyłącznie w kilku państwach Unii Europejskiej czy na świecie i wtedy trzeba stopniować tą ochronę i uzyskiwać te prawa tylko na tych rynkach, gdzie jest to po prostu sensowne. Z ochroną niestety wiążą się poważne opłaty. I to jest główna przeszkoda, że polskie wynalazki nie są szeroko chronione za granicą. Przeszkodą również jest sam przedmiot rozwiązań. Okazuje się, że są to rozwiązania czasami, które mimo że są nowe i nieoczywiste w skali światowej, mają tam przedmiot nowości światowej, no niestety mają, nie mają zbyt szerokiego zastosowania, nie są takim hitem rynkowym. W związku z tym to jest powodem tego, że dzisiaj w tych latach po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy już właściwie w Polsce nie dokonuje zgłoszeń w trybie układu współpracy patentowej, mamy w gruncie rzeczy do czynienia ze zgłoszeniami polskich wynalazków. Jest ich około 4000 rocznie, około 1000 wzorów użytkowych, ale też około 14000 znaków towarowych od polskich przedsiębiorców. Około 1500 wzorów przemysłowych. Pytanie, czy to jest dużo, czy mało? A jeszcze do tego miejmy tą świadomość, że tak jak jest to w przypadku wynalazków, tylko 50% na 50% tych zgłoszonych wynalazków udziela się patentów. Gdyż są to rozwiązania
jak się okazuje, nie nowe, albo oczywiste dla przeciętnego znawcy, a więc przeciętnego inżyniera. Tu nie chodzi o wybitnych znawców techniki. Czy to jest dużo, czy mało, jak na takich krajach Polska? I tak, i nie, dlatego że w gruncie rzeczy nie chodzi o ilość. Bolączką urzędów patentowych na świecie jest to, że są zamulane przez projekty miałkie, takie, które są, nie przynoszą jakiejś rewolucji, przełomów w technice. W związku z tym te setki tysięcy zgłoszeń. Mówiłem o 4000 zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Polskim. W EPO, w Europejskim Urzędzie Patentowym, rocznie się zgłasza 250 tysięcy wynalazków. W Stanach Zjednoczonych 350 tysięcy. W Chinach około 500 000. W Polsce mówiłem o zgłaszaniu około 15 tysięcy znaków towarowych. W Chinach około 1 000 000. I teraz pytanie, czy w ilości jest tutaj ten problem. Nie, ja uważam, że mogło być nawet zgłoszeń mniej, aby tylko one były na odpowiednim poziomie. Takie, które dałoby się wdrożyć, bo jeszcze jest pytanie, ile z tych wynalazków, i to w skali świata, jest wdrażanych. Okazuje się od 3 do 6%. To nie tylko w Polsce nie wdraża się wynalazków, na świecie się nie wdraża wynalazków. W związku z tym, jeżeli ktoś chce się bawić, mieć tą laurkę na ścianie, że jest wynalazcą, no to tak, ale jeżeli patrzymy to z punktu widzenia interesów tego państwa i gospodarki państwa, no to chyba nie o to chodzi. W związku z tym ważnym jest właśnie, żeby wysegregować te projekty. Ja wiem, że nawet uczelnie się punktuje z ilości, ocenia z ilości między innymi uzyskanych patentów na wynalazki. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę to chodzi, cóż to są za wynalazki. Czy rzeczywiście one są wdrażane, czy przynoszą efekty te wdrożenia, czy przynoszą rezultaty zamierzone przez twórców. Są różne, jak mówiłem, ścieżki uzyskiwania tej ochrony. Mamy duże obawy. Czasami mówimy, że jak ostatnio była dyskusja dosyć prasowo widoczna, czy Polska ma przystąpić do patentu jednolitego, a więc z jednolitym skutkiem automatycznym również w Polsce, w całej Unii Europejskiej, czy też mamy zostać w tym tradycyjnym systemie, gdzie składa się wnioski do Polski o walidację, składa się tłumaczenia tego opisu, który albo w angielskim języku, francuskim, albo niemieckim na język polski, płaci się opłatę. No, takich walidacji rocznie jest około 7 tysięcy w Polsce. I tu przewijał się taki nurt, no nie wchodźmy w ten system, bo nas nakryją przysłowiowymi czapkami. Będziemy mieli rocznie 50 tysięcy patentów europejskich, a nie 7 tysięcy. Czy te obawy są słuszne? No mam swoje zdanie na ten temat, nie chciałbym do końca go wyrażać, ale proszę zauważyć, że w Niemczech zgłasza się rocznie mniej więcej 10 razy tyle wynalazków, co w Polsce. Jest walidowanych, czy ważnych w tej chwili, o 350 tysięcy patentów na wynalazki. W Polsce mamy około w tej chwili krajowych 20 tysięcy, tych walidowanych europejskich niecałe 30, a więc można powiedzieć, że wielokrotnie mniej. Czy gospodarka niemiecka załamała się w związku z tym, że są chronione tam wynalazki na tym rynku? Niektórzy uważają chyba trafnie, że za uzyskanym patentem na wynalazek, to się w ogóle nadaje do wdrożenia, idą inwestycje, idzie kapitał, rozwija się gospodarka. Niektórzy wręcz twierdzą, że poziom rozwoju kraju można mierzyć ilością zagranicznych patentów, które funkcjonują, patentów, które są uzyskiwane przez podmioty zagraniczne na danym rynku. W związku z tym pytanie, czy aby na pewno nasze obawy są tu słuszne. Sądzę, że przyjdzie czas na analizę i rzeczową i być może decyzje będą. Nie chodzi o formalną decyzję. Nie chodzi tylko o formalną decyzję, chodzi tu o ułatwianie życia przedsiębiorcom, wejście w ten nurt tej ekonomii ogólnoświatowej, europejskiej, zmniejszanie kosztów uzyskiwania ochrony przez przedsiębiorców, ale z patentem jednolitym wchodzi też instytucja jednolitego sądu patentowego. Jest to kwestia również ułatwienia w dochodzeniu roszczeń.
W związku z tym te poziomy uzyskiwania ochrony, one są różne. Ja mówiłem o ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Proszę zauważyć, że czasami niektóre rozwiązania mogą korzystać z równoległej ochrony wręcz. Jeżeli mówimy o wzornictwie przemysłowym, generalnie jest to przejaw działalności twórcy, jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i tam jest specyficzna ochrona nie tylko cywilnoprawna, ale i karna. Tam nie ma systemu rejestrowego, w związku z tym nie trzeba nigdzie zgłaszać. Ochrona biegnie od daty ustalenia, nie ma żadnych formalności. Tylko jest jedna rzecz, nie uzyskuje się monopolu, a więc ten równoległy twórca może samodzielnie korzystać z własnego utworu. Jeżeli wzór przemysłowy zostanie zgłoszony do urzędu patentowego, wtedy twórca, czy właściciel, czy przedsiębiorca uzyskuje monopol. Może korzystać z tego wzoru użytkowego wyłącznie w celach profesjonalnych przez określony okres czasu, czerpać korzyści z tego majątkowe. Bo jeżeli chodzi o prawa osobiste, to oczywiście one ani nie są przenaszalne, ani też tutaj trudno mówić o ich utracie. Natomiast jeżeli chodzi o prawa majątkowe, one są ograniczone w czasie. Jeżeli mówimy o ochronie znaków towarowych, te znaki towarowe również mogą być chronione w związku z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wtedy jest ważne wejście z tym znakiem na rynek. Pierwszeństwo z wejściem, wtedy biegnie to, ta ochrona jest związana z pierwszym wejściem, pierwszeństwem z wejścia na rynek, a nie z pierwszeństwem dokonania zgłoszenia do ochrony w urzędzie patentowym. Jest wiele różnych konstrukcji prawnych, które są do wykorzystania. To jest ta pewna strategia, którą się powinien kierować każdy przedsiębiorca i każdy twórca. I po to są tworzone centra sądzeń innowacyjności, również na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, żeby ułatwić życie i przedsiębiorcy, i twórcy, wynalazcy, a nawet temu, kto opracował tylko pewną ideę znaku towarowego, które są bardzo nośne i bardzo ważne. Ta najwyższą wartość właśnie, jeżeli wyceniamy właśnie tą wartość intelektualną, no to popatrzmy na znak towarowy Microsofta, bo już wyprzedził w tej chwili tą Coca-Colę zawsze sztandarową. Więc więcej warto taki znak towarowy niż wszystkie te maszyny, urządzenia i budynki razem wzięte. Można zaorać ziemię pod nimi i tak będzie to korzystne, korzystniej będzie zachować ten znak towarowy i prawo z rejestracji niż te wszystkie dobra takie zupełnie namacalne. Ja chciałem tylko Państwu zasygnalizować problem, pokazać, że ten system jest niezwykle rozbudowany. Natomiast chciałem Państwa zapewnić, że ten system jest niezwykle nowoczesny, on jest stale rozwijany, a jeżeli chodzi o Polskę, polskie rozwiązania prawne, one dorównują standardami, ze standardem wszelkim światowym, wręcz nawet mamy prawo momentami bardziej rozwinięte, bardziej, ja bym powiedział, przyjazne nawet dla twórców i innowacyjności. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie i proszę Państwa, kontynuując dalej naszą część konferencyjną i w związku z tym, że korzystamy z tego patronatu Urzędu Patentowego, chciałbym przedstawić Państwu Adama Wiśniewskiego, osobę, która zajmuje się komercjalizacją tych wyników, które już zostaną zgłoszone i ochronione, o poprowadzenie części dalszej konferencji i prezentację i zapowiedzenie kolejnego prelegenta. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo cieszę się, że Urząd Patentowy może współpracować z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Ja spróbowałbym jeszcze zadać Państwu pytanie, to pytanie, które Pan mecenas zadał Panu Prezesowi, czy rzeczywiście ten projekt należy ocenić jako potrzebny? Czy warto jest o własności intelektualnej mówić środowisku naukowemu, akademickiemu w uczelni medycznej? Czy Państwu jest w ogóle potrzebne pojęcie własności intelektualnej? Ja myślę, że w dalszej części wystąpienia i pani doktor i kolejnych prelegentów pokażą Państwu, jak wiele jest zagadnień potrzebnych Państwu na co dzień. Ale zwróćcie Państwo uwagę, własność intelektualna to nie jest sfera, która dotyczy tylko specjalistów. Pan prezes mówił o przedmiotach własności intelektualnej. Spotykamy się z nimi na co dzień. Spójrzcie Państwo na tą salę. To, jak ona wygląda, jest wynikiem projektu wzornictwa przemysłowego, projektu designu. On może być chroniony. Państwo piszecie artykuły naukowe, które są chronione prawem autorskim.
dokonujecie różnych rozwiązań z zakresu biologii, biotechnologii, chemii. One mogą być wynalazkami. Mam nadzieję, że pan prezes nie przywoła mnie do porządku po tym, co teraz powiem. Nie każdy musi patentować. Nie każde rozwiązanie techniczne musi być patentowane, ale warto wiedzieć o tym, że patentować można i co można patentować, po to, żeby świadomie podejmować decyzje. Można podjąć decyzję, tak jak to zrobiła Maria Curie-Skłodowska, o tym, że technologia, którą wynalazła, ze względów humanitarnych, etycznych, nigdy nie została opatentowana. Można podjąć taką decyzję, ale trzeba wiedzieć o tym, że takie prawa posiadamy. Podejmując świadomie te decyzje, nie stracimy. Będziemy podejmowali je racjonalnie z punktu widzenia gospodarczego. Myślę, że to szczególnie ważne także z punktu widzenia uczelni, zwłaszcza uczelni publicznych, by wiedzieć, jakie rozwiązania powstaną. Te rozwiązania mają charakter majątkowy, zaliczają się do majątku uczelni. I o tym też warto pamiętać. Na sali są i studenci, i pracownicy naukowi, tym bardziej myślę, tam to wydarzenie, to przedsięwzięcie jest cenne i warte uwagi. Proszę Państwa, Państwo musicie też wiedzieć, jakie mamy prawa. Jakie prawa ma student na uczelni, co należy do niego, które wyniki jego twórczości przysługują jemu, a może któreś przysługują uczelni. To samo dotyczy pracowników naukowych. I o tym także będzie dzisiaj mowa w dalszej części konferencji. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za to, że Urząd Patentowy mógł być włączony do tego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, pytanie patentować czy publikować jest niezwykle istotne, bo odpowiedź na to pytanie może przesądzić o sukcesie wdrożenia danego rozwiązania, o sukcesie uzyskania ochrony, albo też nie. Dlatego bardzo się cieszę, że pani doktor Justyna Orzegalska-Trybalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodziła się przyjechać do Warszawy. To element tworzenia, budowania strategii, w którą trzeba włączyć cały zespół, który podejmuje decyzje, który pracuje nad projektem. Pani doktor, proszę przybliżyć nam te zagadnienia. Dziękuję bardzo, panie rektorze, szanowni państwo. Bardzo czuję się zaszczycona w takim miejscu móc powiedzieć o problemach, które akurat w takim miejscu i w przypadku twórczości, która tutaj powstaje, podobnie jak powstaje w naszej części Akademii Medycznej w Krakowie, jest niezwykle istotna. Mówię to patrząc na ilość wynalazków i same wynalazki, które na Uniwersytecie Jagiellońskim są albo już opatentowane, albo są w trakcie patentowania i w zasadzie w całości ta aktywność w zakresie patentowania to jest aktywność właśnie naszych medyków. Stąd nie mam wątpliwości, że ta problematyka u Państwa jest istotna. Bardzo cieszę się, że też cała ta otoczka związana z przygotowaniem takim bardzo profesjonalnym, organizacyjno-prawnym w zakresie zwiększania Państwa świadomości, w zakresie przygotowania całej infrastruktury dzięki projektowi jest realizowana. Mamy doświadczenia. Ja osobiście od kilkunastu lat pracuję w miejscu, które zajmuje się wyłącznie własnością intelektualną. Stąd z całą pewnością też ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że ten etap budowania świadomości jest bardzo istotny z punktu widzenia później rezultatów. Bardzo się cieszę, jak po kilku latach, po wykładach, na których informatycy, z którymi mam zajęcia, widzę, że się bardzo nudzą. Ci sami studenci, ale już jako przedsiębiorcy piszą, przychodzą, pamiętając, że taki przedmiot był, pamiętając, że coś było i wiedząc, że różne problemy, które się pojawiają, można załatwić, rozwiązać, znając troszkę bardziej w szczegółach te aspekty prawne, które bardzo często język prawniczy źle się kojarzy. Natomiast ja dzisiaj troszkę rozwijając to, co powiedział pan prezes, to, co powiedzieli przedmówcy, będę chciała rozwinąć w kontekście tego pytania, które tutaj akurat okazało się, że w mojej prezentacji zostało
przeze mnie zmonopolizowane, żeby uniknąć może takiej właśnie tutaj monopolu na ten temat, bo są jeszcze następcy. Ja troszkę przekornie zmienię ten temat, troszkę też w duchu tym, o którym pan prezes wspomniał. Czy zawsze my musimy mieć dylemat, czy państwo zawsze musicie mieć dylemat, mając pewne rozwiązanie, atrakcyjne rozwiązanie, które intuicyjnie zwykle kojarzy nam się z możliwością ochrony patentowej. Powiem o tym, czy zawsze tak rzeczywiście ta ochrona patentowa jest właściwa. Czy zawsze rzeczywiście ten problem występuje? W jakich sytuacjach musimy się zastanawiać nad tym, kiedy rzeczywiście taki konflikt w odniesieniu do czego się pojawia? Dlaczego takie pytanie w ogóle się pojawia? Tutaj troszkę głębiej spróbuję państwu przybliżyć kwestię możliwości patentowania, zdolności patentowej, tego, o czym pan prezes wspomniał, nowości wynalazków, która jest jakby tutaj słowem kluczem w kontekście odpowiedzi na pytania, czy patentować, czy publikować, a jeżeli tak, i patentować, i publikować, to w jakiej kolejności. I jeszcze jedno ważne pytanie, też w kontekście zasygnalizowanych problemów, zresztą bardzo istotnych i kluczowych dla wszystkich z państwa. Pytanie, kto ma decydować w różnych konfliktowych czasami sytuacjach, kto ma podejmować decyzje, kto może podejmować decyzje, kto ma prawo do podjęcia decyzji w zakresie tego, czy pewne rozwiązania publikujemy, opisujemy, czy uruchamiamy procedurę uzyskania na nie ochrony, która jest punktem wyjścia do później etapu komercjalizacji, czasami bardzo dochodowej komercjalizacji. Ten ostatni temat to jest, w skrócie mówiąc, pytanie, kto ma prawa, czy państwo, czy uczelnia, do czego macie prawa, bo to jest punkt wyjścia do odpowiedzi na pytanie, kto w jakiej sytuacji jest władny jako dysponent prawa do decydowania o tych kwestiach czy podejmowania już konkretnych decyzji. Dlaczego patent? No, prowokuje tytuł konferencji, gdzie patentowanie jako forma ochrony jest eksponowana, no do tego, żeby się zastanowić, dlaczego akurat patent. Państwo na pewno w wielu sytuacjach w kontekście różnego rodzaju akcji, przedsięwzięć związanych z zwiększaniem świadomości na temat własności, roli własności intelektualnej, o patentowaniu słyszeliście, to nie jest przypadek. Mimo tego, że tak jak było wspomniane, ten zakres różnego rodzaju form ochrony w odniesieniu do bardzo różnych efektów działalności twórczej jest bardzo szeroki, bardzo pojemne prawo autorskie, które chroni właściwie przy tym poziomie ochrony prawno-autorskiej, który jest bardzo niskim, właściwie wszelkie efekty działalności twórczej poprzez różnego rodzaju rozwiązania, które pewno większe znaczenie mają w działalności rzeczywiście gospodarczej, znaki towarowe, wzory przemysłowe, choć niekoniecznie będziecie państwo słyszeć o tym, jak dobrym wzornictwem czy dobrym znakiem towarowym umieszczonym na lekarstwie można wpływać na decyzje handlowe, na sprzedaż i sukces danego produktu, niekoniecznie wynikający z jego medycznych właściwości. Te przedmioty ochrony prawami własności intelektualnej oczywiście są bardzo istotne, natomiast rzeczywiście patentowanie jest traktowane nie tylko u nas, wszędzie na świecie, jako najskuteczniejsza forma ochrony rozwiązań innowacyjnych, rozwiązań o charakterze technicznym. O charakterze technicznym rozumiany w ten sposób, jako pewna wartość dodana, którą pewne rozwiązanie, metoda, sposób, którą ktoś wynajduje, wywołuje w tym stanie techniki w przyrodzie, w świecie, które nas otacza. Jak się państwo domyślacie, ta charakterystyka no, bardzo właściwa jest, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wynalazki farmaceutyczne, rozwiązania medyczne, no, które zwykle służą do tego, żeby pomagać, żeby leczyć i żeby te skutki rzeczywiście wywoływać. Krótko, jeżeli chodzi o charakterystykę.
Patenty są udzielane na wynalazki, na jakie wynalazki za chwilę powiem i czy na wszystko, co nam się kojarzy z wynalazkami też. Natomiast ta atrakcyjność, która wynika z posiadania ochrony patentowej, podobnie zresztą jak innych praw uzyskanych w trybie formalnym, to jest wyłączność. Wyłączność, monopol w zakresie komercyjnego, zarobkowego, gospodarczego eksploatowania danego rozwiązania na danym terytorium, na którym jest ochrona. Bardzo często jest takie przeświadczenie, że jeżeli coś opatentuję, to znaczy, że mam ten monopol na całym świecie. Tak nie jest regułą w zakresie ochrony właściwie wszystkich praw własności intelektualnej. Jest terytorialna ochrona. O tym trzeba pamiętać, bo ta decyzja, czy w danej sytuacji patentować, czy publikować, czy być może chronić dane rozwiązanie jako know-how, czyli nie ujawniać danego rozwiązania, po prostu z niego korzystać. Ona też oczywiście z punktu widzenia tych możliwości terytorialnej eksploatacji, terytorialnej komercjalizacji jest istotna. Monopol to jest jedno, natomiast druga charakterystyka patentu to jest możliwość komercyjnej eksploatacji patentu, rozumianej, krótko mówiąc, jako zarabianie na tym, że mamy rozwiązanie, które jest chronione, chronione wyłącznością, która oznacza, że nikt inny oprócz nas, czyli osoby uprawnionej z patentu, tego rozwiązania na rynku nie może eksploatować. I ta wyłączność też oznacza, że jeżeli inne podmioty chcą korzystać, bo nasze rozwiązanie jest atrakcyjne, muszą spytać o zgodę. Tradycyjną formą eksploatacji praw własności intelektualnej, w tym eksploatacji patentów, są takie zgody udzielane przez uprawnionych, które państwo znacie pod hasłem licencje, umowy licencyjne. To jest jedna z podstawowych form eksploatacji praw własności intelektualnej. Zawsze możemy patent sprzedać, przenieść prawa, tak jak sprzedajemy samochód, nieruchomość. Na tej zasadzie, na takich samych zasadach, taka sama jest charakterystyka prawa z patentu jak prawa własności. Tak samo możemy w ten sposób zarobić. To, co może być interesujące w środowisku naukowym i ta forma komercjalizacji, która jest bardzo promowana, zresztą w oparciu właśnie o patenty, to jest możliwość swego rodzaju pośredniej komercjalizacji przez uczelnie, między innymi patentów, w ten sposób, czy przez pracowników, naukowców, którzy no, pewną wiedzę związaną z dalszym rozwijaniem, stosowaniem pewnych rozwiązań mają. To jest możliwość zakładania akademickich spółek spin-off bazujących na własności intelektualnej. Prawa własności intelektualnej, w tym patent, mają tą specyfikę, że mogą stanowić tak zwany aport, wkład niepieniężny do spółki. Możecie państwo jako naukowcy, może uczelnia nie mieć pieniędzy na to, żeby zgodnie ze stosownymi przepisami założyć spółkę prawa handlowego, która czasami jest konieczna, zwłaszcza w środowisku komercjalizacji własności intelektualnej na uczelni, gdzie ta możliwość bezpośredniego prowadzenia działalności nie jest możliwa, stąd konieczne są podmioty, takie jak spółki celowe czy tworzone przez nie spółki spin-off po to, żeby komercjalizować tą własność intelektualną. Ten nasz patent może stanowić bazę takiej spółki, która już potem będzie nakierowana na to, żeby rynkowo ten patent komercjalizować. Ta forma komercjalizacji, tak jak powiedziałam, szczególnie promowana jest w środowisku akademickim z tego powodu, że państwo tutaj struktury na to, żeby gotowe produkty do wprowadzenia na rynek sprzedawać, nie macie. Jest potrzebny podmiot, który się tym zajmie, stąd ta jeszcze dodatkowo atrakcyjna możliwość. Wracając do tematu patentowanie, publikowanie. Dylemat jest, będę chciała powiedzieć, że nie zawsze on musi być, a jeżeli nawet jest problem z decyzją, to można próbować ten konflikt wyeliminować. Natomiast krótko, żeby uświadomić sobie, jakie korzyści są z patentowania, właśnie z patentowania, zarówno ze strony uczelni, czy po stronie uczelni, jakie korzyści są i po stronie naukowców.
No od dłuższego już czasu uczelnie nie są tylko i wyłącznie miejscami, w których zdobywamy wiedzę i w których prowadzone są badania podstawowe. Nowa misja uczelni, nowoczesnej, innowacyjnej uczelni, to jest nie tylko generowanie atrakcyjnej wiedzy, ale także jej komercjalizowanie, kontakty z przemysłem, przepływ tej wiedzy do przemysłu. Stąd znowu promowanie kwestii patentowania w kontekście tej misji uczelni, w kontekście budowania imidżu właśnie innowacyjnej uczelni. Druga rzecz, o której już powiedziałam. Patentowanie to jest potencjalnie najbardziej dochodowa forma komercjalizacji. Tutaj nie ma wątpliwości i zwłaszcza jeżeli chodzi o patenty farmaceutyczne, to są gigantyczne pieniądze. Jak Państwo spojrzelibyście na spory dotyczące naruszenia patentów z dziedziny właśnie wynalazków farmaceutycznych, to rzeczywiście są absolutnie gigantyczne kwoty, bo tak wyceniane są te rozwiązania. Dalsze korzyści dla uczelni to jest oczywiście posiadanie tych patentów, które w taki czy inny sposób, jak wspomniałam, można sukcesem komercjalizować. Mamy patentowanie, ale są też pewne plusy publikowania. Ministerstwo no łaskawym okiem z punktu widzenia rozdziału środków patrzy na te uczelnie, które mogą wykazać się prestiżowymi publikacjami. Jest to oczywiście ten aspekt, który też jest istotny dla uczelni. Biorąc pod uwagę jednak tą podstawową misję uczelni, być może nawet czasem ważniejszy. Prestiżowe publikacje w prestiżowych miejscach, oczywiście to jest prestiż dla całej uczelni, afiliacja z uczelnią takich publikacji, stąd po stronie korzyści z publikowania na pewno należy o tym wspomnieć. No i oczywiście mamy naukowców, mamy czasami doktorantów, czasami nawet studentów zaangażowanych w różnego rodzaju aktywności związane z działalnością wynalazczą, w ramach której powstać może wynalazek, co generuje ich status rzadziej twórcy, jeżeli chodzi o studentów czy doktorantów, ale ci z Państwa, którzy są naukowcami, prowadzą badania, wynalazcami, twórcami wynalazku mogą być i pewne profity z tego tytułu też mieć. To jest po stronie korzyści z patentowania właśnie, jeżeli chodzi o naukowców, studentów, doktorantów. W przypadku naukowców punkty, tak, sporo, 50 punktów, o ile się nie mylę, jeżeli chodzi o wdrożony czy wynalazek opatentowany mający zastosowanie. To jest dość sporo, chociaż przeciwnicy patentowania powiedzą, że publikacja w kilku prestiżowych czasopismach te punkty też wygeneruje, więc być może nie jest to argument. Lepszym argumentem być może dla wszystkich z Państwa, dla których czasami korcąca jest myśl opublikowania, pochwalenia się swoimi wynikami, jest taka, że bycie twórcą czy współtwórcą patentu, nawet w sytuacji, o której będę mówić, kiedy prawa do samego patentu nabywa uczelnia, uniwersytet, plusem bycia twórcą czy współtwórcą jest to, że przysługuje wynagrodzenie z tytułu eksploatacji wynalazku. To znaczy, że bez względu na to, czy my sami opatentujemy, czy uczelnia opatentuje i będzie komercjalizować, nam jako twórcom będzie się to opłacać. Państwo tutaj na uniwersytecie macie bardzo preferencyjne warunki wynagradzania twórców czy partycypowania twórców w korzyściach związanych z eksploatacją, z komercjalizacją wynalazku. Ten standard to jest zwykle na uczelniach 40% dla twórcy, 50%, myślę, że to można powiedzieć, taka zasada 50-50 jest powszechnie obowiązująca. Państwo po nowelizacji waszego
regulaminu macie przewidziane 60%. To jest bardzo dużo w sytuacji, kiedy jestem twórcą i poza tym, że jestem twórcą, właściwie nic więcej nie robię. Uczelnia bierze na siebie cały trud przedsięwzięcia pod tytułem opatentowanie, uzyskanie ochrony, komercjalizacja. O tym myślę, że bardzo dobrze jest pamiętać w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście tutaj gdzieś zastanawiamy się, patentowanie czy publikowanie. Państwo zawsze, ci, którzy jesteście twórcami, współtwórcami wynalazków, pozostajecie autorami wynalazku, bez względu na to, co z prawem do tego wynalazku, czyli patentem, się będzie działo i kto to prawo będzie miał. To jest prawo niezbywalne. Państwo, ci, którzy tworzycie, publikujecie, zwłaszcza państwo działający naukowo, znacie konstrukcję praw autorskich z prawa osobistego, prawo do tego, żeby wszyscy postrzegali nas jako autorów, podpisywali nasze utwory naszym nazwiskiem. Tak samo jest w przypadku wynalazku. Nazwisko twórcy powinno znaleźć się w wszelkich publikacjach, w zgłoszeniu patentowym, wszędzie tam, gdzie o szczegółach wynalazku jest mowa, więc kwestia tej takiej afiliacji nas z naszą działalnością, z naszym rezultatem w postaci wynalazku, która też dla całej działalności naukowej jest potrzebna. Ona w takiej sytuacji jest zachowana. Tu się nic absolutnie nie dzieje, żadnego niebezpieczeństwa z tego punktu widzenia nie ma, jeżeli taki wynalazek jest kierowany na drogę patentowania. No ale mamy czasami dylemat. Mamy czasami dylemat biorący się z tego powodu, że te publikacje mimo wszystko dla pracowników naukowych są bardzo intuicyjną formą dzielenia się swoją twórczością niż patentowanie. Potrzebujemy jako pracownicy naukowi punktów za publikacje, które są cenne z punktu widzenia naszego dorobku naukowego, z punktu widzenia zdobywania tytułów, z punktu widzenia naszych ocen okresowych, budowania też naszej pozycji naukowej, bo oczywiście czym więcej piszę, w bardziej prestiżowych miejscach publikuję, tym bardziej też moje nazwisko w środowisku naukowym jest znane. Jest to dla nas ważne, ja też jestem naukowcem i wiem, że to jest ważne. W związku z czym czasami tutaj ten aspekt, tak jak powiedziałam, pochwalenia się i podzielenia się informacjami o tym, co jest rezultatem naszej działalności wynalazczej, może być bardzo kuszące. No i stąd się bierze problem. Stąd, ale nie tylko, problem, tak jak Państwu powiedziałam, tak naprawdę bierze się z zasad, na których opiera się prawo patentowe i które sytuacje, w których wynalazek jest wcześniej ujawniany, między innymi w publikacji, traktuje po macoszemu, a mianowicie w takich sytuacjach odmawia możliwości uzyskania ochrony. Ale zanim o tym powiem, o jeszcze jednej kwestii chciałam wspomnieć, bo ona też jest bardzo istotna. Powiedziałam Państwu na początku wśród tych pytań związanych z tematem, że czasami odpowiedź na pytanie patentować czy publikować jest, wydaje się trudna, a tak naprawdę jest prosta. Wydaje nam się, że mamy pewne rozwiązanie, które może być komercyjnie kiedyś eksploatowane, może być chronione patentem, a tak naprawdę tak nie jest. Prawo patentowe chroni spektrum różnego rodzaju rozwiązań, natomiast nie wszystkie rozwiązania. Takie trzy grupy wyłączeń Państwo widzicie, jeżeli chodzi o to, co nie może być opatentowane. Zanim dojdziemy do kwestii tego, czy nasz wynalazek tak zwaną zdolność patentową posiada i czy jest nowy, tutaj ta nowość, tak jak wspomniałam, jest to kluczowa kwestia z punktu widzenia uzyskania ochrony patentowej, kluczowa kwestia z punktu widzenia utraty takiej możliwości przez publikację, ale to tak naprawdę to jest, to do tego dopiero gdzieś dochodzimy na późniejszym
pierwszym etapie, jeżeli chodzi o taką wstępną weryfikację tego, co mamy, a co może uzyskać ochronę patentową. Z ochrony patentowej dwie kategorie rozwiązań są wyłączone na mocy prawa. To są rozwiązania, które w ogóle nie są traktowane jako wynalazki. I tu zaraz Państwa zaskoczę, jak zobaczycie, co nie jest traktowane za wynalazki. Jeżeli coś nie jest w świetle prawa patentowego wynalazkiem, to w ogóle nie ma rozmowy na temat patentowania. Patent może być udzielony tylko i wyłącznie na wynalazek. Co prawda nie jest bardzo prostą sprawą wyjaśnić Państwu, co to jest wynalazek, bo takiej definicji nie ma. Definicji nie ma takiej pozytywnej, która mówi, co to jest wynalazek, ale zobaczycie Państwo, jak prawo patentowe sobie z tym radzi, a radzi sobie w ten sposób, że pokazuje, co wynalazkiem w rozumieniu prawa patentowego nie jest. I to jest jedna grupa i zaraz do niej przejdę. Druga grupa rozwiązań to są rozwiązania, które nawet jeżeli są wynalazkami, nawet jeżeli posiadają zdolność patentową, to decyzją ustawodawcy z różnego rodzaju przyczyn, między innymi z powodów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem publicznym, co podkreślam, zasadami etycznymi, są wyłączone z zakresu patentowania. Ustawodawca decyduje, że danie monopolu jednemu podmiotowi na pewne rozwiązania kontrowersyjne z punktu widzenia zasad etycznych, bezpieczeństwa, zdrowia publicznego jest po prostu niebezpieczne i nie można do takiej sytuacji dopuścić. Widzicie Państwo te dwie grupy rozwiązań, które wymieniłam, czyli to, co wynalazkami nie jest i to, co tak czy inaczej z zakresu patentowania na mocy wyraźnych przepisów jest wyłączone. Po stronie tej, w której Państwo macie wskazane rozwiązania, wytwory, które wynalazkami nie są. Macie na pierwszym miejscu Państwo wskazane idee, pomysły, odkrycia. To, co w sferze twórczości naukowej, takiej twórczości, z którą Państwo uprawiacie, jest najczęściej postrzegane jako najbardziej wartościowa własność intelektualna. Miałam okazję spojrzeć na ankiety, w których Państwo uczestniczyliście, dotyczące kwestii własności intelektualnej, między innymi nie samych ankietach, ale w takich komentarzach dodatkowych związanych właśnie z kwestiami tego, jak sobie wyobrażacie komercjalizację i zarządzanie waszą własnością intelektualną. Tam właściwie wszędzie pojawia się kwestia i hasło mój pomysł badawczy, moja idea, nie chcę, żeby ona była przejęta przez kogoś innego, wartościowy pomysł to jest moja własność intelektualna. Nie jest, z punktu widzenia prawa nie jest. Pomysłu, idei, odkrycia, nawet absolutnie spektakularnego, nikt z Państwa nie opatentuje jako takiego. Jako takiego, czyli w takiej abstrakcyjnej formie. Odkryłam właśnie nowy pierwiastek. Prawo patentowe jest w tej sytuacji bezwzględne. W ogóle prawa patentowego takie na takim poziomie wytwory abstrakcyjne nie interesują. Nie są wynalazkami. W pierwszym możliwym momencie będzie odrzucony wniosek o udzielenie patentu. Prawo patentowe mówi, pokażcie konkretny sposób rozwiązania, zaimplementowania tego pomysłu w określonym wynalazku farmaceutycznej, w określonej metodzie, w określonym sposobie i to konkretne rozwiązanie, jeżeli spełni przesłanki patentowalności, dopiero będzie mogło być chronione. Prawo patentowe, krótko mówiąc, nie dopuszcza do monopolizacji pewnych rozwiązań, takich abstrakcyjnych, zakładając, że właśnie z takiego jednego odkrycia pierwiastku bardzo wiele dobrych rzeczy może wyniknąć w zależności od tego, czy uczeni z Akademii Medycznej, czy z jakiejś Akademii Technicznej zainteresują się tym, każdy w inny sposób spróbuje zaimplementować sobie
taki pierwiastek do takiego czy innego rozwiązania i o to chodzi. Prawo patentowe ma stymulować postęp techniczny i tą drogą ma się to wydarzyć. Na te dwie kategorie tutaj zaznaczone, zwracam Państwu szczególnie uwagę, jest trochę więcej tych rozwiązań, które są wyłączone z zakresu patentowania, które czasem inne środowiska, jak na przykład informatyków, oburzają, że programy komputerowe w Polsce, w Europie patentowalne być nie mogą. Natomiast zwracam Państwu uwagę jeszcze na tą kategorię rozwiązań, które są wyłączone z zakresu patentowania. Proszę zobaczyć, tutaj ta kategoria jest dla Państwa ważna z punktu widzenia no właśnie tego, co jest wyłączone, jakie rozwiązania, jakie kategorie rozwiązań są wyłączone. I tutaj rzeczywiście metody leczenia ludzi, metody diagnostyczne, no coś, co możecie Państwo stworzyć, odkryć, one ex lege z mocy prawa też nie podlegają patentowaniu. Także proszę zobaczyć, w pewnych sytuacjach ta kategoria rozwiązań, które mogą przejść do następnego etapu, a mianowicie etapu pod tytułem, czy to rozwiązanie, które mam i które jest wynalazkiem i które nie jest wyłączone z zakresu patentowania, ma zdolność patentową, no ona nam się troszkę zacieśnia. Jeżeli na tym etapie stwierdzamy sami z pomocą fachowego wsparcia, które też Państwo tutaj macie, że coś nie może być patentowane, to pytanie patentować czy publikować jest bezprzedmiotowe. Mamy możliwość wtedy no, dzielenia się takimi rozwiązaniami, opisywania ich bez zagrożenia, że to szkodzi przyszłej możliwości uzyskania ochrony czy komercjalizacji. No i ten następny etap, ten kluczowy z punktu widzenia możliwości patentowania albo braku takiej możliwości, bo coś, o czym zapomnieliśmy wcześniej, albo coś pochopnie zrobiliśmy, albo coś pochopnie powiedzieliśmy na konferencji, albo napisaliśmy w artykule. To jest kwestia właśnie badania zdolności patentowej wynalazku i kwestia tych warunków, które wynalazek musi spełnić, żeby ochrona patentowa mogła być udzielona. Tak jak Państwo widzicie i to, co słyszeliście, wynalazek musi być nowy. Musi być nowy i już tłumaczę, co znaczy, że musi być nowy. Wynalazek jest nowy wtedy, kiedy nie jest częścią stanu techniki, a stanem techniki jest wszystko, co zostało wcześniej ujawnione. Ujawnione w jakikolwiek sposób, ustnie, pisemnie, poprzez wystawienie, stosowanie wszelkiego rodzaju ujawnienia, ale po pierwsze szczegółów wynalazku, nie w ogóle kwestii tego, że wynalazek jest albo że pewna działalność związana z pewną sferą wynalazczości jest prowadzona. Proszę pamiętać, chodzi o szczegóły wynalazku, istotę wynalazku, te cechy wynalazku, które no, powodują właśnie, że w naszej opinii on jest nowy, inny niż rozwiązania już istniejące. To jest pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna. Druga rzecz to jest kwestia ujawnienia mającego charakter publicznego ujawnienia. To nie chodzi o to, żeby nikt nie wiedział, że my pracujemy nad wynalazkiem, tylko chodzi o to, żeby te osoby, które o tym wiedzą, które są zaangażowane, z którymi dzielimy się informacjami i szczegółami na temat wynalazku, były związane klauzulami, umowami dotyczącymi zachowania poufności, bo wtedy mamy do czynienia z takim kręgiem zamkniętym osób. Nawet jeżeli mamy czasem grupy badawcze z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób się składające, jeżeli te wszystkie osoby będą związane takimi klauzulami, nie będzie ujawnienia wynalazku w rozumieniu prawa patentowego. Czyli o tych dwóch kwestiach trzeba pamiętać, bo one są ważne. Pierwsza kwestia, ujawnienie musi dotyczyć szczegółów istotnych wynalazku. Drugie, takie ujawnienie musi mieć charakter techniczny. Niestety jest tak, że kryterium nowości jest bardzo surowe i na to Państwu zwracam uwagę. Mimo tego, że tak jak Pan Prezes wspomniał, ochrona patentowa ma co do zasady charakter terytorialny. Nawet jeżeli Państwo poszukujecie ochrony patentowej tylko i wyłącznie w Polsce,
ta nowość będzie badana w skali światowej. To nie chodzi o to, że w Polsce Urząd Patentowy nie znajdzie opublikowanego w fachowym czasopiśmie żadnej informacji na temat szczegółów wynalazku. Jak gdzieś daleko na końcu świata na konferencji coś powiemy, jest też szansa, że do takich informacji w ramach badania nowości wynalazku Urząd Patentowy i eksperci dotrą, co spowoduje, że takie rozwiązanie będzie uznane za rozwiązanie, które nie jest nowe. Także tutaj też następna ważna kwestia, którą chcę podkreślić. Proszę pamiętać o tym światowym charakterze nowości, a co za tym idzie, no też tym reżimie, że tak powiem, jeżeli chodzi o aktywności publikacyjne, też w tym szerszym zakresie terytorialnym. Krótko mówiąc, ujawnienie gdziekolwiek na świecie szczegółów wynalazku, tak jak powiedziałam, w jakikolwiek sposób, czy to zrobimy poprzez publikację w prestiżowym czasopiśmie, czy powiemy na konferencji, czy będzie to jakaś wzmianka w czasopiśmie popularno-naukowym, czy będzie to jakaś informacja na stronie projektu, który realizuje jakieś przedsięwzięcie badawcze. Te wszystkie informacje, jeżeli są publikowane, są publicznie dostępne, jest ryzyko, że Urząd Patentowy, a nasz Urząd Patentowy świetnie działa i weryfikuje nowość wynalazku, do tego dotrze i będzie to powodem tego, że nasze rozwiązanie ochrony patentowej nie uzyska, choć może być świetnie rokujące na komercjalizację. W związku z czym tutaj ta kwestia no, jest kluczowa i to jest całe sedno problemu i tego dylematu publikować czy patentować. Proszę pamiętać, jeżeli chcemy patentować, publikować można albo później, po tym jak zgłosimy nasz wynalazek do ochrony, albo publikować w ten sposób, żeby wszystkich szczegółów wynalazku no, nie ujawniać. Pewne umiejętne opisanie pewnego rozwiązania czasami wystarcza do tego, żeby pochwalić się tym, że takie rozwiązanie jest, że w pewnym przedsięwzięciu braliśmy udział, natomiast niekoniecznie musi ono powodować docelową utratę nowości wynalazku. Państwo w ramach jakby swojej aktywności pewno badaniem stanu techniki na co dzień zajmować się nie będziecie. Tutaj przy okazji mówienia o stanie techniki, o nowości wynalazku, chciałam tylko zwrócić uwagę też z punktu widzenia prowadzonych przez Państwa różnego rodzaju aktywności i z punktu widzenia weryfikacji nowości, ale też weryfikacji czasami kierunków naszych badań, modyfikacji w porę kierunków naszych badań, że takie możliwości weryfikacji stanu techniki, przynajmniej na poziomie bardzo wstępnym, ogólnym, są i one są łatwo dostępne. To, co jest w stanie techniki, to przede wszystkim są opatentowane już na świecie wynalazki albo takie wynalazki, które są zgłoszone i czekają na ochronę. Te informacje o takich rozwiązaniach znajdziecie Państwo w bazach patentowych i naszego Urzędu Patentowego i w bazach patentowych Urzędu, chociażby Europejskiego Urzędu Patentowego, który posiada ogromną bazę z zawartością takich rozwiązań, jak również w różnego rodzaju, też jak przez moment było widać, dostępnych online publikacjach Urzędu Patentowego, gdzie publikuje się zarówno informacje o tym, że coś zostało zgłoszone, jak i informacje o udzielonym prawie. Te informacje czasami wystarczą do tego, żeby bardzo szybko i łatwo zorientować się. To znowu, co pan prezes zaznaczył ze swojego doświadczenia czy doświadczenia urzędu, żeby zorientować się, że to, co nam się wydaje genialne, nowe na skalę światową i absolutnie niepowtarzalne, już dawno jest opatentowane. Jeżeli na tym poziomie, przy wsparciu fachowców, którzy umią przeszukiwać bazy patentowe, taką kwestię ustalimy, znowu problem nam się rozwiązuje. Jeżeli znajdujemy rozwiązanie, wiemy, że nie jest nowe, wiemy, że nie można opatentować, możliwości do publikacji nam się pojawiają.
O jednej ważnej rzeczy, choć związanej już z samą procedurą patentowania, chciałam powiedzieć, ale też jest to rzecz, o której warto pamiętać. Mimo tego, że wymóg nowości, jak Państwo widzicie, jest bardzo rygorystyczny, on dotyczy nowości w skali światowej, to nasze rozwiązanie musi być nowe w skali światowej i niepowtarzalne. Są pewne wyjątki przewidziane zarówno w naszej regulacji, są to też standardy przewidziane w innych regulacjach, i zwłaszcza regulacjach międzynarodowych, patentowych, które troszkę ten rygor nowości osłabiają w tym sensie, że w pewnych sytuacjach wyjątkowych ujawnienie wcześniejsze wynalazku nie zapobiega możliwości, czy nie eliminuje możliwości opatentowania wynalazku. Ale podkreślam, są to absolutnie sytuacje wyjątkowe i bardzo krótko tylko zasygnalizuję, na czym te sytuacje polegają. Proszę zobaczyć, w momencie, kiedy ujawniamy nasz wynalazek w ten sposób, że wysyłamy do Urzędu Patentowego nasze zgłoszenie i po tygodniu, dwóch tygodniach myślimy sobie, że to rozwiązanie mogłoby może z sukcesem jeszcze być opatentowane w innym kraju i wysyłamy zgłoszenie sporządzone według stosownych zasad w stosownym języku do innego urzędu patentowego w celu uzyskania ochrony, rozszerzenia tej naszej poszukiwanej ochrony. Drugi urząd patentowy w momencie, kiedy zadać naszą przesłankę nowości, powinien od razu wskazać, że w bazie patentowej Polskiego Urzędu Patentowego takie rozwiązanie wcześniej było. Tydzień, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej, dzień wcześniej. To jest wystarczające do tego, żeby powiedzieć, że takie rozwiązanie nie jest nowe. Konsekwencje takiego ujęcia i takiej interpretacji nowości byłyby bardzo daleko idące. Powodowałyby, że w momencie, kiedy wynalazca w pierwszym momencie nie zdecyduje się, gdzie chce wynalazek chronić, i tutaj no, nie zapewni sobie takiej ochrony, jakby chciał, docelowo terytorialnej, to nie jest jej w stanie rozszerzyć. Prawo patentowe, wychodząc naprzeciw sytuacji, w której no, jest potrzebny czas na to, żeby się zastanowić, czy jeszcze ze względów biznesowych czy innych możliwości nie otwierają mi się patentowania, żeby taka możliwość istniała. I to, co Państwo widzicie tutaj pod hasłem priorytet konwencyjny, to jest takie rozwiązanie wynikające z konwencji międzynarodowej, które pozwala na to, żeby zgłaszający mógł opatentować wynalazek w innym kraju po pierwszym zgłoszeniu w ciągu najpóźniej 12 miesięcy. 12 miesięcy, zwane grace period, czyli taki okres błogosławieństwa dla zgłaszającego, żeby się dobrze zastanowił nad tym, czy czasem nie chce jeszcze gdzieś zgłosić wynalazku i uzyskać szerszej ochrony. I w ciągu tych 12 miesięcy, jeżeli zgłosi wynalazek w innym miejscu do ochrony, powołując się na datę pierwszego zgłoszenia, datę pierwszeństwa, i urząd zweryfikuje, że ona nie jest wcześniej niż 12 miesięcy wstecz, w momencie, kiedy kolejny urząd patentowy będzie weryfikował kwestię nowości, za punkt, od którego będzie badał stan techniki, będzie brał tą datę wcześniejszą. Czyli tutaj mamy tą możliwość, krótko mówiąc, zgłoszenie do 12 miesięcy jest jeszcze zgłoszeniem, w którym nasz wynalazek zachowuje nowość. Drugie podobne rozwiązanie, tutaj mamy 6-miesięczny okres. Nie wiem, czy akurat w przypadku takich rozwiązań, jakie Państwo tworzycie, często one gdzieś są pokazywane, wystawiane na międzynarodowych wystawach, ale międzynarodowych wystawach spełniających wysokie kryteria wystaw międzynarodowych określone w stosownych przepisach. Też może się zdarzyć, że przy okazji no, chęci właśnie pokazania na takiej wystawie naszego rozwiązania, dochodzi do ujawnienia naszego rozwiązania. Pokazujemy, jak rozwiązanie działa, i to jest wystarczające do tego, żeby można było stwierdzić, jaka jest istota rozwiązania. W takiej sytuacji też jest możliwość, tutaj jest 6 miesięcy na to, żeby
zgłosić jeszcze ciągle z powołaniem się na datę pierwszego ujawnienia wynalazku na wystawie i ciągle uzyskać ochronę patentową. Myślę, że ta tutaj furtka być może jest mniej w praktyce stosowana, ale istnieje. Jest jeszcze jedna możliwość, to jest możliwość, od razu zaznaczę, która jest przewidziana w Europejskiej Konwencji Patentowej. To jest taki reżim uzyskiwania ochrony patentowej, który w praktyce, krótko mówiąc, jest bardzo szeroko stosowany. Ja tutaj nie będę wchodzić w jej szczegóły, tylko tyle powiem, że Polska, ponieważ jest członkiem konwencji, wynalazcy z Polscy mogą w trybie patentu europejskiego uzyskiwać ochronę w momencie, kiedy są zainteresowani uzyskaniem ochrony patentowej, jakby jednocześnie w kilku wskazanych przez siebie krajach, zamiast oddzielne procedury patentowe uruchamiać, można jeden wniosek zgłosić i uzyskać jeden patent europejski, który nic nie ma wspólnego z patentem wspólnotowym czy z patentem unijnym. W każdym razie tam taka możliwość jest i ona, myślę sobie, że czasami w sferze też takiej twórczości naukowej, wynalazczej może być, znaleźć zastosowanie. Na marginesie tylko wspomnę, że w planach, które są nowelizacji naszej ustawy Prawo własności przemysłowe, jest projektowane wprowadzenie tego wyjątku od nowości także do naszego prawa. Ten wyjątek polega na tym, że wynalazek nie traci nowości w momencie, kiedy zostaje ujawniony przez osobę trzecią w złej wierze. Myślę, że czasami różne sytuacje się zdarzają, różne konflikty w ramach zespołów badawczych, różne mogą być sytuacje, w których osoba świadoma tego, jak może zaszkodzić w opatentowaniu wynalazku, celowo szczegóły wynalazku ujawni, opublikuje. Co w normalnych warunkach oznaczałoby, że takiego wynalazku opatentować nie można. Ten przepis i ta furtka w prawie patentowym powoduje, że wskazując taką sytuację, wskazując okoliczności, wykazując, że to ujawnienie zostało dokonane w złej wierze, mimo podjęcia kroków w celu zachowania szczegółów wynalazku w poufności, ona może być wzięta pod uwagę w tym sensie, że taki wynalazek ciągle mimo wcześniejszego ujawnienia, ale takiego ujawnienia będzie traktowany jako wynalazek zachowujący nowość. Proszę tą możliwość mieć na uwadze, zwłaszcza, że ona też prawdopodobnie w naszym prawie niedługo się pojawi. Nawet jeżeli nie ma jej aktualnie, a jest w prawie, w przepisach Konwencji o Patencie Europejskim, no w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście mamy wynalazek i rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, ciągle możemy próbować skorzystać z trybu uzyskania ochrony, nawet ochrony patentowej w Polsce, ale poprzez tryb europejski ze wskazaniem Polski jako kraju ochrony. Nowość wynalazku, kluczowa przesłanka, ta przesłanka z powodu braku której zwykle wynalazki nie są patentowane. Ja o pozostałych przesłankach patentowalności Państwu mówić nie będę, bo jakby tutaj na tej nowości koncentruje się nasz problem i z niego wynika ten dylemat, patentować czy publikować. Skąd on się bierze z punktu widzenia prawnego, Państwu przed chwilą wyjaśniłam. I z tego, co powiedziałam, chyba też jasno już wynika dla Państwa, co należy robić albo jakich sytuacji unikać, żeby publikować ciągle, ale także nie zamykać sobie przez publikację drogi do patentowania. Czyli te sytuacje, w których jakby od strony pozytywnej ujmując, czyli od strony tego, jak zabezpieczyć nowość wynalazku, kilka takich wskazówek i wniosków z tego, co powiedziałam, wynika. Po pierwsze, no, kwestia priorytetów. Tych priorytetów, jeżeli chodzi o kolejność
publikowania, ujawniania szczegółów wynalazków w taki czy inny sposób i też z punktu widzenia uruchamiania procedur komercjalizacyjnych. Ta kolejność powinna być, krótko mówiąc, najpierw zgłoszenie, możliwie jak najszybciej zgłoszenie, bo w momencie, kiedy zgłaszamy tutaj problemu z dalszym ujawnieniem nie mamy, później ujawniamy. Już kończę powoli, ale 3 słowa jeszcze powiem też w kontekście tych sytuacji, które na uczelniach coraz częściej i tych pytań, które się zdarzają. Bardzo często państwo, doktoranci w swoich pracach doktorskich opisujecie pewne badania, opisujecie szczegóły wyników tych badań, takich rozwiązań, które mogą potencjalnie być zdatne do komercjalizacji. Czasami, jeżeli takie badania są gdzieś sponsorowane, z przemysłem dokonywane, pojawia się ten problem konfliktu interesów. Ja muszę swoją pracę obronić. Proszę pamiętać, obrona pracy doktorskiej jest obroną publiczną, na której ujawnienie szczegółów wynalazku powoduje utratę nowości wynalazku, a mamy tutaj z drugiej strony potrzebę, żeby ten wynalazek opisany znalazł jednak zastosowanie, nie tylko był opisany na papierze, ale znalazł zastosowanie praktyczne. Takim rozwiązaniem, które może być zastosowane, to jest utajnienie szczegółów, tych szczegółów wynalazku kluczowych w pracy doktorskiej. Z takimi sytuacjami u nas na uniwersytecie spotkaliśmy się, recenzenci dostają pracę z informacją plus z umowami o zachowaniu poufności. I uczestniczyłam w jednej obronie pracy doktorskiej, w której osoby, które mają prawo wejść, bo jest publiczna obrona, takie klauzule o zachowaniu poufności też podpisywały. Czyli są pewne narzędzia, o których możemy, czy powinniśmy pamiętać po to, żeby w taki sposób pewne informacje nam się tutaj nie wydostały. Kończyć będę. To muszę prosić. Dziękując Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo, Pani Doktor. Proszę Państwa, odpowiedź na pytanie publikować czy patentować nie jest taka jednoznaczna. Są sytuacje, w których warto najpierw opatentować, potem opublikować. Warto pamiętać, że opatentowanie to także publikacja i warto pamiętać, proszę Państwa, że w internecie mamy ogromny zasób wiedzy zgromadzony w bazach patentowych. Bazach, które są tworzone, prowadzone przez urzędy poszczególnych państw, ale także międzynarodowe bazy patentowe. Wiedza ta jest bardzo logicznie uporządkowana dzięki międzynarodowej klasyfikacji patentowej. Możecie Państwo dotrzeć precyzyjnie do tych fragmentów wiedzy, które Państwa interesuje, po to, żeby zweryfikować, czy projekt badawczy, który Państwo rozpoczynacie, rzeczywiście ma szansę na realizację zakładanych celów, po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rozwiązanie, które Państwo opracowaliście, rzeczywiście jest nowe, warte do opatentowania, ale także po to, żeby zainspirować się do prowadzenia dalszych badań. To ciekawe, korzystne i bardzo użyteczne źródło wiedzy. Jeszcze raz dziękuję Pani Doktor za przedstawienie tej problematyki. Proszę Państwa, chciałbym zaprosić na przerwę, ale zanim to zrobię, pozwólcie Państwo, że jeszcze przywitam pana profesora Jana Lubińskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Słyszeliśmy o tym, co można zrobić, w jaki sposób dbać o własność intelektualną. Pan profesor, przepraszam, że tak powiem, ale jest żywym przykładem tego, że można prowadzić niezwykle ciekawe badania w zakresie nauk medycznych, można osiągać sukcesy naukowe, a jednocześnie odnajdywać wśród wyników badań naukowych te elementy, które nadają się do komercjalizacji, dzięki temu także rozwijać gospodarkę. Pan profesor zaraz po przerwie. Jeszcze raz dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie. Zapraszamy na 25-minutową przerwę. O 15:30 spotykamy się na dalszej części. Dziękuję Państwu za uwagę.